W czasie ostatniej wieczerzy Jezus, podniósłszy oczy ku niebu, modlił się tymi słowami: Ojcze Święty, zachowaj ich w Twoim imieniu, które mi dałeś, aby tak jak my stanowili jedno. Dopóki z nimi byłem, zachowywałem ich w Twoim imieniu, które mi dałeś, i ustrzegłem ich, aby nikt z nich nie zginął, z wyjątkiem syna zatracenia, aby się wypełniło pismo. Ale teraz idę do Ciebie i tak mówię, będąc jeszcze na świecie, aby moją radość mieli w sobie w całej pełni. Ja im przekazałem Twoje słowo, a świat ich znienawidził za to, że nie są ze świata, jak i ja nie jestem ze świata. Nie proszę, abyś ich zabrał ze świata, ale byś ich ustrzegł od złego. Oni nie są ze świata, jak i ja nie jestem ze świata. Uświęć ich w prawdzie. Słowo Twoje jest prawdą. Jak Ty mnie posłałeś na świat, tak i ja ich na świat posłałem. A za nich ja poświęcam w ofierze samego siebie, aby i oni byli uświęceni w prawdzie. Drugi dzień słuchamy słowa świętego Pawła do starszych kościoła z Efezu. Wczoraj ten fragment czytany miał przede wszystkim charakter świadectwa. Dzisiaj jest pouczeniem. I w tym pouczeniu, którego Paweł udziela pasterzom Kościoła w Efezie, najważniejsze jest to, że im uświadamia, że Kościół nie jest ich, tylko Kościół jest Pana. Uważajcie na stado, byście kierowali Kościołem Boga. Kościół jest Boga. Myślę, że jedną z najpopularniejszych książek papieża Benedykta jest taki wywiad, którego udzielił jeszcze jako prefekt Kongregacji Doktryny Wiary. I on nosi tytuł Raport o stanie wiary. I tam jest taki fragment, kiedy późniejszy Ojciec Święty z takim naciskiem mówi, że Kościół jest Pana. I przywołuje w tym celu fragment w liturgii mszy świętej, kiedy tuż przed komunią modlimy się: nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę Twojego Kościoła. Kardynał zwraca na to uwagę, że czasami w tłumaczeniach używa się słowa swojego Kościoła. Nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła. A on z takim naciskiem podkreśla, że tam powinno być Twojego. Sed fidem ecclesiae tue. Na wiarę Kościoła Twojego. I właśnie potem, bo Kościół jest Pana, nie jest nasz. Kościół jest Pana. Nikt nie jest właścicielem Kościoła. Kościół należy do Boga. I to, że Kościół jest Pana, Paweł uświadamia pasterzom efeskim w kilku wymiarach. Po pierwsze, dlatego jest Pana, że Bóg go nabył własną krwią. A po drugie, dlatego jest Pana, że Pan aktualnie w nim działa przez słowo łaski. Bóg jest ciągle czynny w tym Kościele. A to jest główne narzędzie Jego działania. To jest
słowo, które jest nie tylko słowem mądrości, ale jest słowem łaski. To znaczy, kiedy w Kościele jest przepowiadane słowo, to ono niesie ze sobą Boże działanie, mocą Bożego Ducha. To jest jedna z najważniejszych prawd dziejów apostolskich, które czytamy cały okres wielkanocny. Dzieje apostolskie pokazują, jak Kościół rośnie mocą Bożego Słowa. To Słowo jest w nim aktywne. To Słowo buduje. To Słowo obdarza dziedzictwem. To jest to, co Paweł mówi na samym końcu, że powierza tych pasterzy efeskich Bogu i Słowu Jego łaski, które ma moc budować. W tym sensie Kościół jest Pana nie tylko, że Pan go założył, Pan mu nadał zasady i go sobie kupił gdzieś tam u początków Kościoła, tylko teraz, aktualnie, Bóg się domaga uznania tej Jego władzy, Jego własności w stosunku do Kościoła, bo On w nim jest aktywny, to On mu daje wzrost, On mu daje każdy wymiar sensownego działania. Jest od Boga, od Ducha Świętego, mocą Słowa. Wszystko, co ważne w Kościele, otrzymujemy od Niego, to, co Paweł nazwał dziedzictwem. Nikt nie przychodzi do Kościoła po to, żeby przejmować dziedzictwo po takim jednym czy drugim człowieku. Przychodzimy do Kościoła czekając tu na dary, które są od Boga, w przekonaniu, że możemy być dziedzicami Boga. Taki jest Kościół, jest własnością Pana. Paweł mówi dalej, że temu Kościołowi, który jest Pana, mogą szkodzić wilki, ci, którzy napadają na ten Kościół z zewnątrz, nie należą do owczarni. Ale tak samo mogą mu szkodzić źli pasterze. To są ci, którzy chcą, będąc w Kościele, pociągnąć uczniów za sobą. Za sobą. Nie za Panem, tylko za sobą. Jedni i drudzy, i wilki, i ci, którzy w Kościele chcą ciągnąć owce za sobą, robią to samo, to znaczy rozpraszają owce. Rozpraszają owce. To się... Ta myśl się nakłada na modlitwę Jezusową, której słuchamy, czy myślę, że nie tylko słuchamy, którą się modlimy już drugi dzień i jeszcze jutro będziemy się modlić 17 rozdziałem Ewangelii Janowej. Modlitwą Jezusa, gdzie refrenem jest, aby byli jedno. Zachowaj ich w Twoim imieniu, aby tak jak my stanowili jedno. To nie jest wstrząsające, że na moment przed wyjściem z wieczernika, na moment przed wejściem w mękę, Jezus się modli o jedność. Właśnie nie modli się za światem, modli się za uczniami, wyczuwając, że to jest większe niebezpieczeństwo, że nie będą trwać w jedności, właśnie, że będą przeżywać te pokusy, by pociągnąć owce za sobą. Myślę, że to jest tak, że jeśli nam jest obojętny ekumenizm, jeśli nam jest obojętne to, że Kościół jest podzielony, to jakoś w nas jest takie bardziej podkreślanie siebie niż Jezusa. Bardziej podkreślanie tego, że Kościół jest nasz,
niż podkreślanie tego, że Kościół jest Jezusowy. I to nie jest opór tylko stawiany temu pragnieniu Jezusa, takiemu testamentalnemu, żeby byli jedno, tylko gdzieś tam woli Jezusa wyrażonej 2000 lat temu, tylko to jest opór stawiany aktualnemu działaniu Boga, który robi wszystko, żeby chrześcijan przynaglić do jedności, wiedząc, że od tego zależy, czy świat uwierzy. Duch Święty się objawia z wielką siłą w Kościele dzisiaj, z wielką siłą budowniczego jedności. Ale nam się może ciągle wydawać, że ważniejsze jest podkreślać siebie. Ja. U nas, u mnie jest prawda. My, uczniowie, za nami, proszę. Chcą pociągnąć uczniów za sobą. Nie ciągniemy uczniów za sobą. Mamy ciągnąć uczniów za Jezusem. Uczniów za Jezusem. To będzie sposób też odbudowywania jedności. Jedna owczarnia, jeden pasterz. Jeden pasterz za Jezusem, nie za sobą. Słowo bardzo tak przejmująco brzmi dzień po śmierci ojca Hryniewicza. Mówiłem o tym wczoraj na Drodze Światła. Ojciec profesor Hryniewicz był, myślę, jednym z najważniejszych ludzi polskiego ekumenizmu. Był wielkim prorokiem jedności. Jakoś to jest piękne, że Pan go zabrał do siebie w tym czasie, kiedy w liturgii Kościoła modlimy się tą jezusową modlitwą o jedność uczniów. To jest takie wielkie amen, które Pan Jezus dopisuje i wypowiada nad życiem ojca Wacława Hryniewicza. My też się poczujmy tym słowem Jezusa związani, zobowiązani, a przede wszystkim tak po Bożemu zaatakowani z mocą Ducha Świętego, z miłością Ducha Świętego, byśmy się chcieli temu Słowu poddać i wtedy uznać faktycznie, że Kościół jest Pana, nie jest nasz.